Gdzie jest ludologu RTX 2080? Co ty pisz, stary? Cały czas na tym czacie. Co ty za pytania zadajesz? Nie rozumiem. Chodzisz na czat i piszesz tak. Gdzie jest RTX? Gdzie jest RTX? Gdzie jest ludologu RTX? Co ty gadasz? Co chłop pisze? Masz, stary, minutę na wytłumaczenie się. Bez kitu. Nie mam czasu na więcej. Obniżasz jakość mojego czatu. Masz minutę. Włączam timer. Czy bardzo, stopwatch. Daję, stary, minutę. Zakasy społeczności? Jaki RTX zakasy społeczności? Co ty za kasę społeczności masz nowego kompa? Jak ja mam za kasę społeczności nowego kompa? Widzowie, miałem jakiś cel donate'ów na nowego kompa? Czy o co chodzi? Co ty gadasz? Ja nie przypominam sobie, że coś takiego było. Co ty pierdolisz tam na tym czacie? Piłeś nowego kompa? Piłem nowego kompa, no. Piłem nowego kompa, no i co dalej? Za co? No, za pieniądze, które zarobiłem. Z reklam na YouTubie. No i co? Dawaj. No i co dalej? Masz? Co on gada, kurwa? Co on pijany, nie? Widzicie? Widzowie, miejcie świadomość tego, że ten człowiek, jak jest dorosły, to ma identyczne prawa wyborcze jak wy. Czy wy wtedy chcecie się podpisać pod demokracją? Co on, stary, pisze za bzdury? Żyjesz z kontentu. Mam starego? Chcę go kupić? Nie no, mój stary się nie prostytuuje. On ma 68 lat i obecnie jest na emeryturze. Nie świadczy takich usług jak coś, nie? Czy sprzedasz mi RTX za 2080? A zachęcisz mnie do tego? Sprzedam ci, no. Co 10 koła. Jak co mogę sprzedać? Może nie sprzedać umowę sprzedaży, ale mam wysoką cenę. To jest edycja kolekcjonerska, bo na nim grałem w Diablo 4. Uważam, że mam wysoką wartość i będzie miał mój autograf. Podpisem będzie. Wysoko go sobie cenię. Dobra, słuchaj, arcymag. Wiem, że ty to wulgarny gracz i po prostu próbujesz w drugą stronę teraz jakoś się przypodobać, żeby zdobyć moje dane. Widać po sposobie wypowiedzi, że faktycznie nie rozmawiamy z kimś na poziomie, więc trzymaj się tam, do zobaczenia, nie? Ej, widzowie, jak się podzielimy rzeczami, które kupuję ze suby? Macie jakieś pomysł, jak to ten? No bo patrz, ja tak, ja streamuję, mam pieniądze z reklam, mam pieniądze z jakichś współprac, mam pieniądze z YouTube'a i mam na przykład część pieniędzy ze społeczności, z subów, Prima. Macie jakiś pomysł, jak się ten, jak się tym podzielić? Zastanawiam się. Na przykład, może bym robił takie sprawozdanie, słuchajcie, lista produktów, wódka. Jak coś, to widzowie, umówmy się tak, że rzeczy, których ja używam do streamowania i rzeczy, których używam do życia, to robię z tego, co nie jest powiązane z tym, co wy mi dajecie, a wasze pieniądze przypijam. Na przykład jak kupuję alkohol, to je kupuję za wasze. Możemy się tak umówić i będzie deal wtedy? Czyli uznajmy, że komputer kupiłem za wyświetlenie z reklam, a alkohol kupuję za wasze. I myślę, że będzie git wtedy. No nie? Czyli wszystko, co jest szkodzące dla mojego zdrowia, robię dla was. A kurwa was! No teraz was oskarżam, że moje zdrowie, słuchajcie, niszczycie. Że wpływacie negatywnie na jakość mojego życia. No i teraz mi musicie reperkusje, słuchajcie, wypłacić. Umowa podpisana, zawarta. No jasa.